20 kwietnia wspominamy błogosławioną Klarę Bozata, dziewicę. Dina urodziła się 27 maja 1858 roku w Pianello dell'Ario w Lombardii nad uroczym jeziorem Como. Jej rodzicami byli Aleksander i Róża. Miała 9 braci i siostrę Marcelinę. Spośród nich była najmłodsza. Ojciec zajmował się produkcją jedwabiu. Zmarł, gdy Dina miała 3 latka. Już jako małe dziecko pomagała w pracy w przędzalni. Gdy miała 13 lat, bracia pozwolili jej na wyjazd do szkoły prowadzonej przez siostry kanosjanki. Wykonując tam różne prace domowe, zarabiała na swoje utrzymanie. Nie tylko się uczyła, ale też obserwowała życie sióstr. Doświadczenie bycia u nich wywarło silny wpływ na jej życie. Pragnęła przyłączyć się do tego zgromadzenia, jednak uznano, że jej cechy, nieśmiałość, skłonność do milczenia, wielka delikatność i wrażliwość bardziej predysponują ją do życia w zakonie kontemplacyjnym. Po 6 latach pobytu u sióstr wróciła do rodziny. Do końca życia wiernie realizowała zasadę sióstr kanosjanek tylko Bóg. Razem z siostrą Marceliną zaangażowała się w hospicjum, które utworzył miejscowy proboszcz. Po jego śmierci hospicjum przejął jego następca, ksiądz Alojzy Guanella. Otoczył opieką osierocone i zaniedbane dzieci, młodzież, a także starszych i chorych potrzebujących opieki. Dina posługiwała tam wraz z innymi dziewczętami. 27 października 1878 roku przy współpracy z księdzem Alojzym Guanellą powstało Zgromadzenie Córek Matki Bożej Opatrzności. Tego dnia Dina złożyła śluby zakonne i przyjęła imię Klara. Z matczyną dobrocią pomagała osieroconym dzieciom i z wielką troską prowadziła formację kandydatek zgłaszających się do nowego zgromadzenia. W 1886 roku zainicjowała pracę w nowo otwartym hospicjum w Como. Jednak gruźlica, na którą chorowała już od kilku lat, przerwała tę pracę. Jesienią wróciła do rodzinnego Pianello dell'Ario z nadzieją, że łagodny klimat będzie sprzyjał jej zdrowiu. Zmarła 20 kwietnia 1887 roku, mając niespełna 29 lat. Została beatyfikowana 21 kwietnia 1991 roku przez papieża Jana Pawła II. Czczona jest w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Como. W homilii we mszy świętej beatyfikacyjnej papież powiedział o niej m.in. Błogosławiona Klara Bozata, uczennica błogosławionego Alojzego Guanelli, była także znakiem miłości Boga i wraz z nim uczestniczyła w charyzmacie oddawania się najmniejszym, z pełnym i niezachwianym zaufaniem Bożej opatrzności. Spotkanie z księdzem Guanellą było dla niej prawdziwie opatrznościowe. Pod jego kierownictwem oddała się realizacji dzieł pomocy duchowej i materialnej aż do wyczerpania sił, aż do ostatniej choroby. I wyczerpana w służbie cierpiącym ofiarowała siebie jako dar i ofiara dla najbiedniejszych. W swej łagodności i kruchości, w prostocie swego zachowania i delikatności, Klara skrywała nieopisaną siłę prawdziwie ewangelicznej miłości. Dlatego Bóg prowadził ją, jak świadczył błogosławiony Guanella, jej kierownik duchowy, ścieżką silnych dusz, ścieżką surową i niebezpieczną, ale prowadził ją tak, aby nie postawiła fałszywego kroku i nie upadła, bo poddała się z absolutną uległością ręce, która ją prowadziła. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Klarę dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.